Witaj, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym podać Ci kilka mantr, mantr sprawdzonych, skutecznych, mantr, które naprawdę działają. Będą tutaj dwie mantry staroindyjskie, będzie mantra z Bliskiego Wschodu, będzie mantra grecka czy bizantyjska, to ciężko określić, i również jedna nasza prasłowiańska stara mantra. Wszystkie, tak jak powiedziałem, są niezwykle skuteczne. Jeżeli chodzi o mantry pochodzące z Indii, tutaj te, które Ci podam, w 90 kilku procentach działają, natomiast pamiętaj, że w wypadku mantr wedyjskich one muszą być dobrane indywidualnie, zgodne z układem planet, gwiazdozbiorów, innych ciał niebieskich w czasie Twojego urodzenia, czyli zgodne z Twoim horoskopem. Oczywiście taki horoskop mogę dla Ciebie wykonać, z tym, że jest to praca dość czasochłonna, pracochłonna, wymaga wiele wysiłku, w związku z tym usługa jest dość ekskluzywna, wszystkie szczegóły podaję, jeżeli napiszesz do mnie mail. Ale te, które Ci podam, na 90 parę procent zadziałają. Cóż, przede wszystkim pierwsza mantra, moja ulubiona, mantra, która działa, którą stosuje się w momencie, kiedy znajdujesz się w sytuacji, z której nie bardzo widzisz rozwiązania. Nie bardzo wiesz, jak z tej sytuacji wyjść, coś cię męczy, coś cię gnębi, żadnego widoku na poprawę. Za pomocą tej mantry możesz tą sytuację poprawić. Może się poprawi sama z siebie, ale najprawdopodobniej to Tobie przyjdzie do głowy szalenie proste, skuteczne, doskonałe rozwiązanie, które możesz zastosować. Mantra jest 12-sylabowa, odwołuje się do Pana Narasimha. Więcej o Panu Narasimha mówiłem na jednym z moich filmów, bodajże nazywał się Kim jest Narasimha, jak uzyskać protekcję. Natomiast dzisiaj sama mantra 12-sylabowa, w związku z czym nie tylko pomaga Ci w tej sytuacji, ale również czyści Twój 12 dom astrologiczny. Proste. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Tą mantrę należy powtórzyć 108 razy pod rząd. Najlepiej 12 razy po 108 razy, może nikt nie ma tyle czasu, więc to jedno 108 razy powtórzone kilka razy dziennie przez kilka dni powinno już zadziałać. Ulubiona moja mantra, niezwykle skuteczna. Spróbuj, zobaczysz, że działa. Druga z mantr odwołujących się do pradawnej wiedzy wedyjskiej to jest mantra na uspokojenie. Uspokojenie, wyrównanie wewnętrzne stosuje się w momencie, kiedy w Twoim życiu pojawia się chaos, wewnętrzne rozedrganie. Ciężko Ci jest swoje wnętrze i swoje myśli uspokoić, dojść z nimi do porządku. Mantra 6-sylabowa, odwołująca się Ty już bezpośrednio do Wisznu jako takiego. Dlaczego Wisznu? Ta hinduistyczna trójca to jest Brahma, który jest kreatorem, jest Shiva, który jest niszczycielem, i Vishnu, który podtrzymuje i wprowadza stabilizację. Mantra niezwykle prosta, krótka. Om Vishnave Namah. Tu również ilość powtórzeń jest taka sama. Również mantra działająca zarówno mnie, jak i wielu osobom w wielu sytuacjach pomogła. Przejdźmy teraz do mantr innych. Odwołam się w tym momencie do chrześcijaństwa i nie musisz być wcale chrześcijaninem, żeby ta mantra zadziałała. Ona działa tak czy owak. To jest również prosta mantra wywodząca się z tradycji modlitwy nieustannej. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. To trzeba powtarzać często. Bardzo często, niemalże cały czas, są osoby, którym ta mantra bez przerwy leci w głowie całymi dniami. Tak już się przyzwyczaili, że nawet robiąc co innego, ta mantra pojawia się w głowie i w tej głowie dźwięczy. Niezwykle skuteczna, prostująca Twoje ścieżki, rozwiązująca Twoje problemy, sprawiająca, że żyje Ci się lepiej. Kolejna mantra. Tą określiłem jako bliskowschodnią, bo jest to
mantra podana przez samego Jezusa. Już wiesz chyba, o co chodzi. Najpopularniejsza z chrześcijańskich modlitw. Ojcze nasz. Z tym, że odmawiając to Ojcze nasz, może zapytasz, dlaczego tysiące ludzi chodzi do kościołów, odmawia tą modlitwę codziennie i jakoś nie widać, żeby mieli szczęśliwe życie. Cóż, klepią. Po prostu klepią, mówią bez zrozumienia. Tu trzeba się wczuć, starać się zrozumieć, mówić to z głębi swojego serca, mówić to w pełnej świadomości, przestrzennie i duchowo. Też był taki jeden mój film, w którym tłumaczę swoją interpretację tej modlitwy. Możesz go odnaleźć, jeśli masz ochotę. To też działa. To działa skutecznie, niezachwianie i reguluje wszystkie strefy twojego życia. Mantra piąta, też skuteczna. Z tym, że tutaj długo się zastanawiałem, czy tą mantrę ci podać, czy ci ją zdradzić. Jest to może nawet nie tyle mantra, co inwokacja. Dlaczego się zastanawiałem? Ta mantra jest niebezpieczna. Jest to mantra, którą można użyć w momencie, kiedy dzieje ci się jakaś niesprawiedliwość. Odwołujesz się do sprawiedliwości. Prosisz o wymierzenie tej sprawiedliwości. Z tym, że pamiętaj, jeżeli chcesz komuś wymierzyć sprawiedliwość, ona będzie wymierzona najpierw w tobie. Całe twoje życie, które do tej pory przeżyłaś, przeżyłeś, będzie zweryfikowane. Jeżeli akurat w tym temacie, w tym aspekcie, w którym żądasz sprawiedliwości, były jakieś błędy, zaniedbania lub świadomie wyrządzone zło, sprawiedliwość zostanie wymierzona najpierw w tobie. Dam ci przykład. Oczywiście to się odnosi do wszystkich aspektów życia, ale dam ci taki przykład. Jeżeli jakaś wredna baba uwiodła ci męża. Dziwne. Ani to ładne, ani to mądre, ani jakieś krzywo się maluje i ubrać się nie umie, a ten głupi dał się złapać. No ale cóż, tak się stało. Jeżeli żądasz sprawiedliwości w tym aspekcie, zastanów się. Może ty kiedyś komuś uwiodłaś męża. Sprawiedliwość będzie wymierzona najpierw tobie. Powiem więcej. Może kiedyś popatrzyłaś łakomym okiem na czyjegoś męża. Sprawiedliwość będzie wymierzona najpierw tobie. Tu sprawiedliwość działa tak, że może zostać wymierzona tej drugiej osobie, ale tylko pod warunkiem, że prosi o to ktoś czysty. Więc ta mantra, ta inwokacja będzie najpierw oczyszczać ciebie, a potem dopiero wymierzy sprawiedliwość, o którą prosisz. Także zastanów się, zdecyduj się, czy chcesz tego używać. Jeżeli chcesz tego użyć, to będzie trochę bardziej skomplikowane. Tego nie można mówić od tak sobie. To musi być powiedziane na łonie natury i to nie park, las jak najbardziej dziewiczy, jak najmniej skalany przez człowieka, może jakieś łąki, polany, góry. Miejsce, w którym ludzie rzadko przebywają, ciche i spokojne, tak jakby matecznik serce natury. Ustaw się w tym miejscu i wyobraź sobie sytuację. Przypomnij sobie całą tą sytuację, która nastąpiła, z całym bólem, jaki cię sprawiła. I powiedz. Po prostu. Swarożycu, mój księżycu, oddaję ci to. Następnie zacznij tańczyć. Jeżeli nie umiesz tańczyć, możesz się kręcić w kółko, powtarzając swarożycu, mój księżycu, oddaję ci to. Cały czas miej w głowie tą sytuację. Tańcz, kręcz się, ruszaj się, aż do prawie całkowitego zakręcenia się w głowie, do deprawacji zmysłów, do momentu, kiedy w twojej głowie pojawi się chaos. Wtedy usiądź lub stań równo, spokojnie i powiedz jeszcze raz. Swarożycu, mój księżycu, oddaję ci to. To zadziała, ale pamiętaj, sprawiedliwość będzie wymierzona najpierw. Tyle z tych mantr. Wszystkie są niezwykle skuteczne, wszystkie są działające. Wypróbuj w swoim życiu. Mam nadzieję, że to, co ci dzisiaj powiedziałem, czymś ci pomoże. Jakoś twoje życie ułatwi, uczyni je przyjemniejszym.
Zapraszam Cię na inne moje filmy. Przypominam o możliwości wykonania profesjonalnego horoskopu wedyjskiego. Przypominam, że na tych innych filmach znajdziesz wiele bezpłatnych, całkowicie bezpłatnych porad na wiele sytuacji życiowych. Oczywiście zapraszam też do subskrypcji kanału. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.